w Luku na Kulturę między innymi spotkanie z Danielem Ała Adamskim, fotografem, ponoworoczne konfrontacje teatralne, jubileuszowy koncert Orkiestry Bębniarskiej 7 minut przerwy. Do nowego miejsca na kulturalnej mapie Gorzowa, Groty Sztuki, zaprosi nas Marcin Ciężki. Na program zaprasza Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. 2 marca w zielonogórskim Mrowisku ze spektaklem 305 wystąpił Teatr Ani Grona. W rogu jednej z kadzi spoczywała na znak, a nieduża, kremowa twarz chłopca. Brwi równe i wyraźne unosiły się ku skroniom. Dziękuję za to na znak, będzie już ciemna. Teatr Ani Grono to amatorska grupa teatralna seniorów działająca od ponad 3 lat przy Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. Przez 3 dni od 9 marca w Lubuskim Teatrze odbywały się ponoworoczne konfrontacje teatralne. Spektaklom towarzyszyły warsztaty dla uczestników, wykłady oraz spotkania z aktorami. Teatr ruchu, teatr tańca, demony Marii Antoniny. Opowiadaliśmy historię ostatniej królowej Francji za pomocą symboli. Lud mówi, że nie ma chleba! Lud mówi, że nie ma chleba! Lud mówi, że nie ma chleba! Graliśmy przede wszystkim spektakl pod tytułem Sztukmistrz i to jest nasz autorski pomysł. Scenariusz też był nasz autorski, także czuliśmy się w tym, no wszyscy byli w to tak samo zaangażowani, więc myślę, że było bardzo dobrze. Wyszło wszystko bardzo zrodziło dobrze. Się z nas i wyszło z nas. W tym roku mamy 16 grup z różnych miejscowości w województwie lubuskim. Na scenie zaprezentowało się około 126 uczestników. Ponoworoczne konfrontacje teatralne to przegląd grup ponadgimnazjalnych i osób dorosłych z województwa lubuskiego. Odbywa się te konfrontacje odbywają się teraz na zmianę, raz w Zielonej Górze, raz w Gorzowie, ale zawsze w teatrach w województwie lubuskim. I tak, jest to miejsce wspólnej integracji środowiska związanego z ruchem amatorskiego teatru. Jest to miejsce wspólnego dialogu o tym, czym powinien być teatr amatorski. Na pewno trzeba mieć ten taki charakterystyczny rys, przebojowość, dobrze pamiętać rolę. Musi być pewny siebie, musi umieć grać mimiką twarzy, no i co jeszcze? Pewność siebie, mimika twarzy, no i na pewno prezencja. No musi się wcielać w inne postacie, musi to potrafić. Po prostu musi lubić inne role odgrywać, tak? Niż tylko być sobą, musi mieć jakieś dwie jaźnie. Aktor jednak powinien być otwarty na ludzi. No przede wszystkim powinien być odważny, mieć taki, no i nie stresować, no bo jednak występ przed taką publicznością, no to jest stres. No myślę, że pewność siebie też przede wszystkim, no to są też takie cechy, no po prostu no, dobrze się czuć, wczuć się w rolę swoją daną. No i trzecia cecha, może dystans do siebie też. No z pewnością musi być odważny, kreatywny, no i musi mieć taką charyzmę w sobie, żeby przyciągał właśnie widzów. Daniel Ała Adamski studiował na poznańskiej ASP, gdzie obronił dyplom multimedialnym projektem Prawo i Miłość.
fotograf, współorganizator zielonogórsko-gorzowskiej wystawy Sztuka Miasta – Look and See, pomysłodawca projektu AŁA – Akcji Utylizacji Animozji. Mój dyplom magisterski był bardzo głośny i popularny, ponieważ dotykał spraw polityczno-społecznych ogólnie, które istniały wtedy w kraju. I stałem się samozwańczym artystą propagandowym partii, która rządzi, a była to partia PiS. Mój projekt się nazywał Prawo i Miłość i realizowałem cele partii bez pytania jej o zgodę. I robiliśmy happeningi. Przy okazji byłem podobny wyglądem do Kazimierza Marcinkiewicza, więc były też happeningi takie, które miały na celu zmylić mieszkańców, że to premier sam jeździ do wiosek i interesuje się ludźmi, zaczepia ciężarne kobiety i pyta, czy cieszą się z becikowego. To był multimedialny projekt, bo tam robiłem i wideo art, i happening, performance, i fotografię, i muzykę, powstawały piosenki. Później to był projekt o nazwie Projekt 751 na 751-lecie miasta. Stworzyłem z Wojtkiem Potockim płytę muzyczną z 19 utworami tylko o Gorzowie, gdzie dawaliśmy koncerty, happeningi, promowaliśmy płyty, sami je wydawaliśmy, koleżanka robiła, Beata Stanek, okładkę. I to były piosenki właśnie na zapotrzebowanie mieszkańców Gorzowa, taki alternatywny sposób promocji miasta. O obwodnicy, o drogach, o dziurach, o inwestycjach, o wieży, o bulwarze, o tym, co charakteryzuje i co było nowe w tym czasie w Gorzowie. Później powstała niechcąco piosenka pod tytułem Gorzów i Zielona, która jeszcze jak powstawała nic nie zwiastowała, ale za namową pana Kozłowskiego, dyrektora BWA w Zielonej Górze, wymyśliłem projekt lubuski i myślę, że pierwszy lubuski projekt, jaki powinien się odbyć i żeby był sensowny, to jest to projekt dotykający problemów animozji. Z czego powstała nazwa Akcja Utylizacja Animozji. To jest kolejny projekt artystyczny po zakończeniu tych dwóch poprzednich, który trwa do dziś i będzie trwał wiele lat, bo animozje tak szybko nie zginą, nie znikną, ale warto z nimi walczyć, mierzyć się, podejmować temat, bo to też jest temat często zamiatany pod dywan. To jest napis wjazdowy do miasta Gorzów Wielkopolski, który za chwilę się zamieni w napis o nazwie Zielona Góra. Chodzi o to, że teraz Gorzów został połknięty przez Zieloną Górę. Zielona Góra zabrała już wszystko, co mogła zabrać Gorzowowi, nawet nazwę i lokalizację miasta. Także teraz stolicą województwa są dwie Zielone Góry. Myślę, że wszyscy na tym Prima Aprilis poczują skalę dowcipu, który serwujemy mieszkańcom obu miast. Ponieważ w Zielonej Górze również mieszkańcy i artyści, którzy włączyli się w tą akcję anonimowo, zwieszają na tablicach wjazdowych Zielonej Góry napis Gorzów Wielkopolski. No i ten projekt już trwa 5 lat, gdzie udało mi się znaleźć chętnych artystów w Zielonej Górze, którzy podjęli pałeczkę i realizujemy te spotkania i akcje wspólnie, z którymi robiłem happeningi, łącznie zaczynając od zamiany tablic wjazdowych do Zielonej Góry i Gorzowa, poprzez topienie marzanny w Gorzowie i wystrzelenie marzanny w Zielonej Górze w kosmos. Takie symboliczne akcje. Później robiliśmy akty miejskie przy pomnikach, to projekt jeszcze trwa do dzisiaj, bo będziemy jeszcze kontynuować te zdjęcia czarno-białe w Gorzowie i w Zielonej Górze. Robiliśmy też żużel na wodzie dla ostudzenia emocji żużlowych. Zorganizowaliśmy turniej wyścigów na 4 kajaki w Parku Róż w Gorzowie i czekamy na rewanż w Zielonej Górze. Szykujemy z innym człowiekiem o imieniu Maciek rejs kuną, czyli lodołamaczem z Zielonej Góry do Gorzowa z okazji posiadania rzeki od niedawna przez Zieloną Górę. I projekt jest rozwojowy, nietuzinkowy.
kopaliśmy tunel, na przykład prawie się nam udało, tylko że został zasypany do Zielonej Góry, który nas prosto spod katedry przeniósł na trybuny Stadionu Zielonogórskiego, który miał na celu promować oglądanie meczów derbowych nie w klatce, ale siedząc razem na jednych ławkach gorzowianie i zielonogórzanie. Do tego był potrzebny właśnie tunel, ponieważ policja normalnie nie wpuszcza i nie pozwala integrować się mieszkańcom. No więc zrobiliśmy to trochę na siłę. Więc te akcje będą trwały, na pewno i ze Stalą Gorzów i z Falubazem będziemy coraz bardziej ściśle chcieli współpracować, aby ten nadęty balon przebijać wspólnie i również aby kibice nabierali dystansu do tej sztucznej nienawiści. Cały czas dotykamy i różnych struktur społecznych, podejmując ten temat, ponieważ temat animozji jest w każdej strukturze i to w zwykłych rodzinach, jak i w polityce, i w sporcie, i w sztuce, i w kulturze. No w kulturze może najmniej, ale znajdą się zawsze tacy ludzie, którzy jeszcze są ukąszeni tymi animozjami. Zielonogórskie PWA zaprasza na wystawę Piotra Łakomego Nieskończony pokój, Endless Room, czynną do 13 kwietnia. Podróż ku nieznanym widokom to tytuł wystawy malarstwa i ceramiki Małgorzaty Piątek-Grabczyńskiej. Wystawę możemy oglądać w Galerii Pro Arte do 3 kwietnia. W Bibliotece Norwida swoje prace dyplomowe prezentują uczniowie Liceum Plastycznego w Zielonej Górze. Witam serdecznie, Marcin Ciężki, Fundacja Kota Dziwaka. Obecnie znajdujemy się w Grocie Sztuki, która jest nowym, niszowym miejscem w Gorzowie. Myślę, że będzie to ciekawe miejsce, które ukaże wszystkich niezależnych artystów województwa lubuskiego, a także Polski. To miejsce jest otwarte dla wszystkich ludzi, którzy robią coś ciekawego, kulturalnego i nietuzinkowego. Mamy już w tym momencie, w tym roku, 4 imprezy, które na pewno się odbędą, jak Ciężki Festiwal Dwójka, Wieczór Monodramu z okazji Światowego Dnia Teatru, Szymon Gięty Show, Ciężki Festiwal Trójka, 4 wystawy malarstwa, koncerty, także myślę, że idziemy do przodu, idziemy cały czas dalej z większą, ciekawszą ofertą. Najbliższą imprezą, na którą serdecznie zapraszam wszystkich, jest Ciężki Festiwal Dwójka. Festiwal, który skupia na sobie artystów niszowych. Między innymi przyjedzie artysta malarz z Warszawy, będą 2 duże koncerty, 2 duże spektakle i wystawa fotografii Daniela Adamskiego plus goście. Szymon Gięty Show skupia na sobie artystów, performerów, spektakle uliczne, koncerty w przestrzeni miejskiej. Tutaj zapraszamy artystów, którzy są performerami, robią coś ciekawego, robią coś na ulicy, teraz i tu. I myślę, że Szymon Gięty Show będzie taką imprezą, w której każdy z gorzowian znajdzie coś dla siebie. To miejsce myślę, że jest nowym miejscem na mapie kulturalnej Gorzowa i myślę, że tu każdy,
kto ma coś ciekawego do powiedzenia, coś ciekawego do zaśpiewania czy zagrania, myślę, że się odnajdzie. Połączył ich rytm, styl życia i miłość do etnicznych instrumentów. Dziś wywodząca się z Zielonej Góry Orkiestra Bębniarska 7 minut przerwy obchodzi trzecie urodziny. Przygotowany specjalnie na tę okazję koncert, na którym wystąpili też zaproszeni przyjaciele zespołu, odbył się 15 marca w piekarni Cichej Kobiety. Zaprosiliśmy naszych znajomych, fanów, przyjaciół, nieznajomych, osób, które z nami się... które z nami się spotkały przez no, niemalże 4 lata działalności już. To jest rzecz, która mówi o najważniejszym dźwięku w muzyce. To jest rzecz, która mówi o tym, czego potrzebujemy dzisiaj, czyli potrzebujemy tak naprawdę przerwy, potrzebujemy wytchnienia, potrzebujemy uwagi choć przez chwilę, potrzebujemy skupienia i potrzebujemy slowu. 7 minut przerwy to jest to, co pozwala nam takie rzeczy znajdować. Gramy przede wszystkim chyba dlatego, żeby przełamywać pewne tabu. Tabu, które dotyczy bardzo wielu osób. Nie gram, bo nie umiem. Natomiast nasza swego rodzaju misja jest taka, by ludzie zaczęli mówić: gram po to, by umieć. Wspaniali ludzie, konkretna muzyka. No i rytm, który myślę, że rusza wszystkich. Najfajniejsi ludzie, jakich znam. Jest to zbieranina totalnie różnych osobowości i ludzi, którzy w życiu robią zupełnie co innego, a znajdują wspólny język w tym, co robią. Naprawdę przyjemnie jest bywać się zaproszonym przez niego do takich działań, także jestem bardzo mile zdumiony, nie wiem, olśniony wręcz nawet taką sytuacją. Życzę im, żeby po prostu działali jak najdłużej, grali jak najwięcej koncertów i działali do przodu i widzimy się na każdej wiosce i gramy.